Cześć, witajcie. Akurat wróciłam z zakupów. Oczywiście byłam w Kiku, a nie, że jestem fanką tego sklepu ani co. Nie, tylko po prostu tam mają fajne słodycze, ciekawe. Myślę, że też do przetestowania. Od razu mi się też udało kupić w Carrefourze. W Carrefourze, tak, jak dobrze pamiętam. Napój Arizona, którego jeszcze nie piłam. Niby w promocyjnej cenie, ale nie do końca w promocyjnej, bo kupiłam, normalna cena była. Może przejdźmy, pokażę wam po kolei, co za ile było, dobra? To lecimy sobie po kolei. Dobra, już jesteście ustawieni, więc lecimy. Może pierwszy pokażę, co kupiłam w Carrefourze. Udało mi się kupić napój Arizona Watermelon. Tak wygląda, jest to Arizona oczywiście. Tak wygląda opakowanie standardowe. I oczywiście też pakowane jest w Amsterdamie. Teraz szukam jeszcze innego napoju, też Arizona. Wiecie, muszę, o, mam. Mam. I za nie dawałam 3 zł z hakiem. Tak ten napój wygląda, też Arizona, ale w puszce. Kupiłam sobie takie smaki, których po prostu jeszcze nie testowaliśmy. Tak wyglądają. Dwie Arizony. Tak wyglądają te napoje. Dobra, lecimy dalej. Kupiłam, jakbym to nazwała, jadalny papier. Bardzo lubię ten papier. A tak, Arizony były za 3,99, jakoś tak. Ten papier jadalny, już wam mówię, za ile jest. 2,49. Tak on wygląda. Taki smak. Taki. Oczywiście nie patrzę na skład, bo tu jest pełno składników, bo jak już kiedyś czytam, to było dużo składników więc nie patrzę. Tak on wygląda. Mój ulubiony jeszcze jest różowy smak, jak dobrze pamiętam, i chyba różowy, chyba to są wszystkie smaki. Ja tu odłożę na bok, żeby zrobić miejsce, bo zaraz tu zatłoczę i tyle będzie. Dobra, kupiłam sobie żelki Haribo, moje ulubione, widzicie cenę, 6,49. One są bardzo dobre. Wielokrotnie jadłam, ale zrobimy test. Kupiłam takie cukierki, już wam mówię, może za ile, 8,99, takie cukierki jakieś. Nie wiem, co to za cukierki, chyba jakieś niemieckie cukierki, nie wiem. Tak wyglądają, też będziemy je testować. Kupiłam takie coś za 4 zł. Tak to wygląda, o smaku cola. Zaciekawiło mnie opakowanie, więc wziąłam. Też oczywiście do przetestowania. Nigdy tego w życiu nie jadłam. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, co to jest. Może przeczytam. Wyroby cukiernicze o smaku cola. I tyle. I tyle jest napisane na ten temat. Tak to wygląda. Opakowanie ciekawe. A co to jest, to nie wiem. Kupiłam sobie Chupa Chupsy. Tak z tego, co czytam na obrazku, oglądam. Opowiem wam, za ile są. Za 2 zł. I z tego, co patrzę na obrazku, to z waty cukrowej robi się guma do żucia. Wziąłam 2 smaki. Tak to wygląda. Zobaczymy faktycznie, czy tak jest. Wziąłam takie buteleczki niemowlęce. Mam ich, czekajcie, 3 smaki. One były za 3,49 i to są twarde cukierki i kwaśne. Tak, tak jest napisane. Oczywiście też dużo składników EE. Niestety. Coś kosztem czegoś. Tak, o, może jeszcze ten trzeci uda mi się złapać. Tak te buteleczki wyglądają. Sama powiem wam, jestem ciekawa, co to dokładnie jest. Oczywiście kupiłam, nie wiem, czy to są gumy, czy co to jest, bo to było za 4 zł. Takie piłeczki. Powiem wam, nie wiem, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, nigdy tego nie jadłam. Zobaczymy, będziemy testować, zobaczymy. A, jeszcze jedna buteleczka różowa. Widzicie, wiedziałam, że dziś ją miałam. Strawberry. Smak, bo to jest Coca-Cola, strawberry, jabłko, blue, raspberry.
To będzie coś z jagodą, bo chyba dobrze pamiętam. I takie... takie coś. Nie wiem, jak takie plastikowe opakowania. Aj. Trzy kolory, może po kolei pokażę, bo nie jestem w stanie złapać wszystkich. Tak to wygląda, nie wiem co to jest. I to było za 4 zł. Zobaczymy, co to ten, co tu piszek znajdę, bo to po niemiecku, a mój niemiecki jest bardzo cienki. Ale widzę, że dużo E296, E330, E903, no czyli bardzo dużo chemii. Tak wygląda, może tak, taki smak. No i to wszystko chyba, co kupiłam, tak jest, wszystko co kupiłam, za to wszystko dałam, już wam mówię, za to wszystko dałam 61 zł 11 groszy plus napoje za 7 z hakiem, no około 8 zł, no czyli trochę dałam za to. Będziemy testować, próbować, zobaczymy czy to warte polecenia. Powiem, pierwszy raz, są rzeczy, które pierwszy raz będę jadła, oprócz tych żelek Haribo podłużnych i tego jadalnego papieru, to tak to wszystko pierwszy raz będę jadła. Ten papier już jadłam i te żelki też, a tak to nic poza tym nie jadłam. Zobaczymy, w następnym filmiku będziemy testować. Cześć! Hejka, chciałabym wam pokazać, jak wygląda moja szafka, tylko proszę was, nie przeraźcie się, no bo faktycznie bardzo zapchana jest, tak bym nazwała to. Otwieramy. Jak widzicie, no same słodycze, jakieś tam ładowarka, jak widzicie, tu jest jakaś maskotka. Oczywiście w tych 50 faktów, jeśli chodzi o mnie, to chodziło tutaj o półkę z ciuchami, bo tutaj widzicie, jest pełno słodyczy do testowania. Widzicie, jeszcze mam kakao, jeszcze nie wypiłam amerykańskiego, pomału sobie piję. Są napoje Arizona, pod spodem, jak widzicie, jest aparat. No i tak to słodycze same praktycznie. Słodycze. Jeszcze mam tutaj pod spodem figi suszone, jeszcze nie miałam okazji ich zjeść. Tak to wygląda, pełno słodycze, które będziemy testować. Teraz taki jakby szybki filmik, bo nie mam za bardzo czasu. Byłam przy tym na zakupach i wróciłam z tych zakupów. Kupiłam Pringles, więc wam pokażę może jakie będziemy testować. No to tak. Te są kupione przez sklep Screamy. Ten jest też przez Screamy. Ten są kupione dwie paczki w Lidlu. O, jak widzicie, moje kakałko jeszcze jest, które nie jestem w stanie wypić. Jeszcze to testowaliśmy też dzisiaj. I tam w Carrefourze kupiłam też Pringles. Już wam pokazuję, jaki to jest smak. Taki smak. A myślę, kurczę, przecież nie będę 4 paczek Pringles kosztować. Testować. Takie. Bo nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwę tych chipsów. Pringles. Takie. Będziemy testować wspólnie. Takie. Takie, no i oczywiście udało mi się kupić też napój Arizona. Tej chyba nie testowaliśmy. Tak ona wygląda. I oczywiście jak chcecie, żeby jakiś gość specjalny był w testowaniu właśnie tych chipsów Pringles, to dajcie łapkę w górę i piszcie komentarze. I to wtedy postaram się, żeby też testował ze mną gość specjalny. Więc zapraszam do pisania komentarzy. Cześć, do zobaczenia.